Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o ochotniczych strażach pożarnych. Wprowadza m.in. świadczenie w wysokości 200 zł miesięcznie, które będzie wypłacane z budżetu państwa po osiągnięciu przez mężczyznę 65, a przez kobietę 60 roku życia. Aby je otrzymać, należy przez co najmniej 25 lat w przypadku mężczyzn i 20 lat w przypadku kobiet brać czynny udział w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych. Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa nie będzie wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP. Pozostałe rozwiązania zawarte w ustawie o OSP to m.in. wzmocnienie ochrony prawnej druhów ochotników oraz wprowadzenie legitymacji strażaka ochotnika, która pozwoli na korzystanie ze zniżek. Ponadto szczególnie zasłużeni i wyróżniający się druhowie OSP będą mogli otrzymać Krzyż Świętego Floriana. Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych reguluje również kwestie odszkodowań dla strażaków ratowników OSP i ich rodzin w sytuacji uszczerbku na zdrowiu, śmierci strażaka czy też ratownika OSP lub poniesienia szkody w mieniu w związku z udziałem w działaniach ratowniczych. Ustawa wprowadza też możliwości pełnienia funkcji kierowcy przez strażaków ratowników OSP po przekroczeniu przez nich 65 roku życia. Warunkiem jest posiadanie aktualnych badań lekarskich dopuszczających do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.